Pan Jacek Puligowski opowiadał niesamowitą historię, kiedy w maju pewien pan dziecko do Komunii posłać. Przychodzi do niego tam Simą i mówi, panie Jacku, dziecko się szykuje do pierwszej Komunii, a moja żona mówi o rozwodzie. Niech mi pan pomoże uratować to małżeństwo. Nie chcę dziecku zafundować na pierwszą Komunię i No, to pan Jacek się przejął trochę. Mówi, panie, spróbuj pan z żoną. Tak, tak, tego to pan mów, to pan nie mówi, z domu panu Wraca gościu za miesiąc. Ja... Chce się rozwodzić. Absolutnie chce się rozwodzić. On no, się Nic nie pomogło? Nic. To spróbuj. A to mówić? Tego pan nie mów. Tak on postępuj. Tak pan rów. Przychodzi za miesiąc. Pomogło coś? Nic. Chce się rozwodzić. O kurczę. Zawsze trochę pomagało. No. Nic nie tak, Nawet na pół milimetra. Nic. Wiecie co się okazało? Miała przyjaciółkę. biłko w biurku. Przyjaciółka była rozwieziona po pół roku po rozwodzie. Koniecznie do rozwodu doprowadzić. Koniecznie. Gdzieś mi opowiadała jedna dziewczyna. Zaszła w ciążę, wszyscy poleżają, usun, usun, popatrzcie, jakie to wygodne. Bo jak ona urodzi dziecko, to będziemy musieli się tym dzieckiem jakoś zająć, zrzucić się, pomagać jej w akademiku. Nie usunie, będziemy mieli wszyscy święty spokój. A poza tym, gdyby mi się przytrafiło, zawsze powiem, ba, ta usunęła. No to ja wie, słuchaj tych ludzi, którzy chcą ci pomóc, a nie umyć ręce od Twojej sprawy. Czy pseudo-przyjaciele, pseudo-przyjaciele.